Witajcie drodzy powagowani. Zbliża się sezon letni, więc coraz częściej będziemy wszyscy korzystać z klimatyzacji w samochodzie. Warto by było się upewnić i warto by było sprawdzić, czy nasza klimatyzacja działa poprawnie. W tym odcinku zobaczycie, w jaki sposób bez użycia żadnych kabli i żadnych dodatkowych narzędzi przeprowadzi diagnostykę naszej klimatyzacji. Ale zanim przejdziemy do Wojtka, mam dla Was jeszcze jedną ważną informację. 27 maja w Chełmnie będziemy na imprezie Start Event 2017 organizowany przez ekipę wagsiekręci.pl. Jest to zlot miłośników grupy WAG. My będziemy tam stanowić patronat medialny. Wszystkie szczegóły, atrakcje, zapisy na tą imprezę znajdziecie na wagsiekręci.pl. Idziemy do Wojtka. Zbliża nam się sezon, niedługo zaczną się wysokie temperatury. Warto zawczasu zainteresować się naszym klimatronikiem, sprawdzić chociaż pobieżnie, czy ten klimatronik ma jakieś błędy, ma jakieś usterki, wady, tak żeby to przed tymi upałami, które u nas są dość dotkliwe, żeby się z tym uporać. Jak wykonujemy diagnozę klimatronika? Po pierwsze, zapłon musi być wyłączony, naciskamy recykulację powietrza oraz przycisk Econ, i przekręcamy zapłon. Widzimy, że wyświetlił nam się napis w górnej części po lewej stronie diagnoz. I w tym momencie jest przeprowadzona diagnostyka naszej klimatyzacji. Będziemy słyszeć, czuć, że nawiewy idą z różnych stron, że zmienia się temperatura. Słychać, że nagrzy nadmuch jest dużo mocniejszy, także to też sprawdza regulację. I w tym momencie mamy już pierwszy błąd, jaki nam się pokazał. Według opisu to 4FA po lewej stronie. Jest to błąd siłownika klapy obiegu wewnętrznego. Trzeba będzie do tego zajrzeć, zobaczymy, jeśli się uda, może i z tego materiału również będzie. Żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś dalszych błędów, naciskamy czerwony przycisk odpowiadający za podniesienie temperatury. Kolejny błąd to jest 318 i to też według opisu i według tego, co piszą na forach, różnie z tym bywa. Po pierwsze jest to zabezpieczenie klimatyzacji przed rozsadzeniem, czyli coś tam się dzieje nie tak. Może to być spalony bezpiecznik czy restamperowy, może to być również brak czynnika. Jeśli w tym miejscu mamy 3.0, to znaczy, że to już jest jakby koniec naszych błędów. Jeśli nie mielibyśmy żadnych problemów z klimatyzacją, powinno nam się tutaj wyświetlić 3 czwórki i w tym miejscu 0,2. To oznacza, że nasz klimatronik jest w pełni sprawny i nie wykrywa żadnych błędów. W naszym przypadku błędy są. Spróbujemy je wykasować i też po ewentualnej naprawie klimatronika warto zrobić tą diagnozę i wykasować błędy. Jak to zrobić? Przyciskamy przycisk Econ tak długo, aż po lewej stronie wyświetlą nam się 3 czwórki. Puszczamy i w tym momencie mamy błędy wykasowane. Możemy przycisnąć jeszcze raz Econ. Klimatyzację mamy wyłączoną i możemy jej normalnie używać. I możemy jeszcze raz przeprowadzić diagnozę, czy te błędy powrócą, czy te błędy nadal są, czy jednak coś tam jeszcze nie do końca gra w naszej klimatyzacji. Teraz wiemy, w jakim stanie mamy naszą klimatyzację, dzięki czemu spokojnie możemy się przygotować do nadchodzących upałów. My jak zawsze zapraszamy Was do subskrybowania i lajkowania naszego kanału, plus przypominamy jeszcze raz o zlocie miłośników grupy WAG, który odbędzie się w Chełmie 27 maja. Całość organizowana jest przez ekipę wagsiekręci.pl i tam Was zapraszamy po wszelkie szczegóły dotyczące tej imprezy. Trzymajcie się, cześć!